To są wiadomości Radia Szczecin. To będzie najdroższa lokalizacja w Szczecinie, tak kosztownie mówią władze miasta. W Starej Rzeźni pokazano projekty studentów z Belgii, którzy próbowali zaprojektować przyszły wygląd tej części Szczecina. Były to prace dyplomowe studentów z Uniwersytetu Kuleven w Gandawie. W projektach pojawiły się liczne baseny portowe dla jachtów, przeszklone niskie budynki i wiele obiektów użyteczności publicznej z akwarium włącznie. Władze miasta chcą w przyszłym roku rozpisać międzynarodowy konkurs na projekt zagospodarowania łasztowni. Prace studentów z Belgii można oglądać w Starej Rzeźni. Wśród projektantów byli studenci z Wietnamu, Słowacji, Hiszpanii, Niemiec i Turcji. Co powstanie na łasztowni, tego jeszcze nie wiadomo. To są wiadomości Radia Szczecin. Majomacki przypominające pępowinę są kolorowe, pluszowe i pachną mamą. Ośmiorniczki trafiły do inkubatorów wcześniaków szczecińskiego szpitala na Pomorzanach. Placówka przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji rozdawania wcześniakom pluszaków. Zanim jednak maskotki trafiają do inkubatorów, najpierw muszą je przytulać mamy. Później dopiero można je oddać dziecku. Z obserwacji lekarzy wynika, że dzięki temu, że dzieci czują zapach mamy, są spokojniejsze. Do szpitala na razie trafiło 10 sztuk. Wolontariuszki wykonały ośmiorniczki z bawełny. Zanim trafią do matek, są dezynfekowane, tak aby nie zarazić dziecka niebezpiecznymi bakteriami z zewnątrz. Akcja została zapoczątkowana w jednym z duńskich szpitali, później przyjęła się w szpitalach w całej Europie. Teraz jest też w Szczecinie. Więcej na radioszczecin.pl. Budowa węzła Łękno coraz bliżej. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska podtrzymała protestowaną zgodę na realizację inwestycji. Na Alei Wojska Polskiego powstanie węzeł drogowy, który docelowo połączy kolejne dwa odcinki szczecińskiej trasy średnicowej, zwanej wcześniej obwodnicą śródmiejską. Stary wiadukt na Wojska Polskiego powinien być już dawno wyłączony z ruchu, bo jego stan jest bardzo zły. Budowa nowego węzła Łękno może kosztować ponad 100 milionów złotych. Pogoda w Radiu Szczecin. Sporo deszczu było we wtorek, temperatura osiągnęła 18 stopni, wiatr z północy i z zachodu, ciśnienie było umiarkowane, środa i czwartek z podobną pogodą, rozpogodzenie na dłużej możliwe w piątek. Na dobry koniec dnia, Radio Szczecin na wieczór. To nie jest rewolucja, to jest ewolucja, tak szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej tłumaczy powody wygaszania gimnazjów i powrót do 8-letniej podstawówki. Zdaniem Anny Zalewskiej większość placówek to zespoły szkół podstawowych i gimnazjalnych i właśnie tam jej zdaniem wyniki są najlepsze. Pomysł likwidacji od początku krytykowali nauczyciele, związki zawodowe, a nawet episkopat. Jakie będą skutki nowej reformy oświatowej? W samochodzie. Radio Szczecin.